No głupku, to jest amelinium, tego tak nie pomalujesz. Ech. Kobiety nigdy się nie słuchają. Cicink! Bo musiał być cicink! Okej, witam was w kolejnym odcinku z serii Devil May Cry. Ja sobie przed... trochę zrobiłem przerwy i pofarmiłem trochę hajsu. Jak widzicie, mam już niesamowicie duży pasek życia i niesamowicie już maksymalny pasek demona. Jak widzicie, wykupiłem obydwie te sfery na maksa, jak się tylko dało. Zostaje mi już tylko kupować nowe umiejętności. Wiecie co? Kupię sobie tą jedną gwiazdkę. Och, mi się odbija, przepraszam, ale lisek pełny, lisek szczęśliwy. Znowu jestem po małym śniadanku. Wykupiłem sobie także do Nevan dodatkowe wszystkie umiejętności, jakie były, żeby wam troszeczkę zaprezentować tę broń, żebyście się trochę zajarali, chociaż powiem wam szczerze, jakoś nie przypadam za tą bronią. To dokupiłem umiejętność Wyrmil, też wam pokażę, jak to funkcjonuje, ale to nie jest nic dobrego. I dokupię teraz jeszcze umiejętność Drive. Drive! Która też nie jest jakoś specyficznie dobra, ale ważne, żebyście się cieszyli. Widzowie. Dobra, weźmiemy tu Nevan i wam troszeczkę obczaję was w tym, jak się tego używa. Powiem szczerze, to nie jest jakieś wyjątkowo dobre, ale... No ale co tam? No ale co tam? Nevan. Znaczy, to jest dobra broń na pewno, bo ona robi te pasywne nietoperki, które cały czas... O! Haha! Chciałeś, ale nie mogłeś. Ale mam flow dzisiaj. Miałem niezłą jazdę właśnie wczoraj na obrabianiu, tak dla testu pierwszych odcinków z Devil May Cry'a, bo do tej pory właśnie nie było filmików no, w takim HD, jakie wy znacie. Przez to, że nagrywałem jakoś w rozdzielczości 1440x810, no nie? Taką, jaką mam maksymalną na moim monitorze. Myśląc, że potem to zmniejszę na jakość HD i rozciągnę sobie to tak, ale nie mogłem, dlatego właśnie były te nieładne paseczki po bokach, jak na przykład w Darksiders. No to tutaj już nagrywam w 1280x720. Tylko, że w trakcie nagrania, nieważne co by się działo, to i tak właśnie... O, to jest umiejętność Drive. Takie gówinko. Nie, nie chuja w tym trafić, nic takiego. Haha, to jest akurat fajna umiejętność, można się... O nie. I tak. Było właśnie coś takiego, że nagrywam już tą grę w rozdzielczości tam 1280x720. Ale mimo wszystko na nagraniu miałem problem z tym ustawieniem tego cholernego, zasranej rozdzielczości. No bo jak nie zauważyliście, może te filmiki 720p mają paski na górze i od dołu. Tylko YouTube to tak zakrywa, że tego nie widzicie za bardzo. Więc sobie sprawdźcie teraz, ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzieli. Tu jest sekretna misja. Wszystko dla was, moi widzowie. Muszę zabić wszystkich przeciwników, jest to dosyć ciężkie. Nie ma Magni i Rudry, która by na pewno mi tu pomogła. Ale ja po prostu... Wiecie co? Nie chcę mi się z nimi pierdzielić. Tu sobie nałubię tylko trochę combo. O! Dobra, bym nie złapał jeszcze. Połażę tutaj z nimi w kółeczko. No może trochę mam mordę zbiję. No właśnie. Nie lubię trochę tej broni. Okej, okay, jeden poszedł. Jeszcze życie dał. Jaki hojny. Tutaj poczekam, aż się dwa takie kolejne... O właśnie, ten duży jeden i jeszcze jeden Dark Master, czy jak on się tam nazywał. The Master of Disaster. Chyba muszę tego mniejszego jeszcze tutaj zabić. No właśnie, kurde, jak ja nie lubię Nevan, powiem wam szczerze. Bardzo rzadko z niej korzystam, mimo że to tak wydaje się być zajebista broń. Nie no, pierdzielę to. Ja to jeszcze raz tą misję rozpocznę, bo naprawdę nie chcę z tą Nevan tutaj przechodzić tej misji. Ja chciałem ją wam tylko pokazać, tak więc cięcie na razie.
Okej, okay, jestem z powrotem, zmieniłem sobie na Agni i Rudrę, o wiele lepiej mi to wyszło. Ja z Nevan nie jestem w stanie jakoś konkretnie korzystać, nigdy to nie była moja ulubiona broń. Tak, i nagrywam teraz właśnie tą grę w 1280x720 i chciałem właśnie testowo sobie, no, zrenderować, no, odcinek jeden. Tak więc w ustawieniach do Sony Vegas tam ustawiłem wszystko, że wyrenderuj mi w takiej jakości 1270 na... O! Oho, dobrze, że się tu zmieniłem. Ustawiłem sobie właśnie te odpowiednie jakości, takie jak są na oryginalnym filmie, tak więc myślę sobie, no, no dobra, będzie wszystko okej, okay, no w końcu będzie taka rozdzielczość, jaka była oryginalnie, prawda? I nie będziecie w końcu truć, że Travis, nie zasubskrybuję cię, ponieważ masz paski po bokach, cholera mnie obchodzi to, jakim dobry masz komentarz i jak fajnie się ciebie ogląda. Nie, tu chodzi tylko o to, żeby nie było pasków. Minecraft, 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 nagraj Minecrafta. No tak sporadycznie teraz mówię. No i właśnie... O właśnie, dobra, w tym momencie nie chcę się pierdzieć, tylko po prostu sobie zrobię coś takiego, że użyję wody święconej. Pyciung! Bo ona... Dobra. Woda święcona, właśnie widzicie, duży wpierdol spuszcza tym kolesiom tutaj. Tych tylko dobie. No dobrze. O! O nie, to nie było fajne. To mi się nie podoba! Ale patrzcie, jest ich dwóch! To jest właśnie problem, jednego muszę przynajmniej... O, tego! O! Dobra, to się chwila, muszę się trochę... Jak ten strzał się zmniejszy, to wtedy dopiero zacznę opowiadać, co tam miałem za problemy właśnie. Zony Vegasem. Dobra, jeden poszedł. Dobra, teraz jest luz. Ale te robaczki są jeszcze na mnie. Fuck! No właśnie, te jebane robaczki. O. No nie! Dobra, no wiecie, to jest dosyć trudne, bo dwóch tych Dark Masterów, czy jak oni się tam nazywają, są... No to to jest trochę trudności. Ale jak już jest jeden, to nie jest tak źle. Dobra. I oni są jeszcze tymi ulepszonymi, co jak widzicie, za każdym razem jak ich tak odepchniemy, to nie będą maniany odpierdzielać. I... Yeah! Yeah, baby! Cześniaczki! I jest piękne! Dobra, i odnośnie było coś takiego, że zrenderowałem sobie w takich ustawieniach, jakie miałem oryginalnie na filmie, tak więc nie powinno być żadnych problemów. Otóż... Był bardzo duży problem, bo nie dość, że były paski na górze i od dołu, to jeszcze miałem... Fajnie! To jeszcze miałem paski po bokach i tak się dziwię... No, zaraz, przecież dałem oryginalne ustawienia, jakie były na nagraniu, tak więc nie powinienem mieć żadnych przycięć. Tak więc się męczyłem, trudziłem, coś tam do Gimpera dzwoniłem, on mi jakoś tam starał się pomóc, ale oczywiście nic mi to nie dało. Cholera z nim. Kazał mi tam odznaczyć coś, ale... Znaczy, jakoś tam starał się pomagać, no nie? Ale ostatecznie tak myślę sobie, no to nie wiem, no sprawdzę specyfikację filmu, sprawdzam tam wszystko, szczegóły. I co się okazuje? Filmik nagrywany jest ten w jakości 720p, paski na górze i od dołu, jak widać. Czyli jest 1280x720. Na emulatorze tak samo jest ustawiony właśnie, żeby mi gry odtwarzało. A okazuje się, że oryginalnie ten film ma mimo wszystko 1440x810. Gdzie tu jest logika? Tak więc zmieniłem to już i teraz, no, mam nadzieję, że dalej są te... Ło! W ostatniej chwili. Dalej te filmy są właśnie w jakości HD. O, właśnie, trzeba uważać, bo te właśnie pomyki się tu... w momencie, kiedy one się zapalają, są w stanie już nas z bliska uderzyć. Ale jak niesamowicie przydatną jest umiejętność właśnie to rzucenie mieczem, bo ono kilka naraz może uderzyć, a widzicie, ile tutaj właśnie teraz stylish combo nabije sobie. O, życie! Co tak hojnie? Ja myślałem, że tylko na normalu i na easy tak często mi przynoszą właśnie te orby złote. O! Woo! Nie tak szybko, ąskie. O. Dobra! Stylish. No. I to mi się podoba! Ziomale i ziomalki. Tak więc, no właśnie, nie wiem, w sumie ja nie jestem jakimś informatykiem czy coś w tym stylu, ale jeżeli nagrywam w takiej jakości filmiki i potem tak samo ustawiam, to powinno być wszystko okej. A tu dupa.
Tutaj jest biała sfera, która pozwoli nam naładować sobie praktycznie chyba do 3/4 naszego demona, jednak ją sobie zostawię. Możliwe, że potem mi się... Przepraszam. Potem nam się przyda. Okej, to robię pierwsze, co tutaj zmieniam na Nevan, ponieważ tam w kącie, w czarnym rogu pod latarnią jest właśnie statuetka do wbijania komba. Naszego komba. Szymbdynt. No właśnie. Let's rock! To jest dosyć ciężkie, bo muszę tutaj chyba... Nie wiem, jaki poziom zdobyć. Okej. I teraz jeszcze tylko dobiję. Jeszcze tym dobiję, jeżeli mi się uda, to będzie... Yeah! Dobra. Nie jest to zbyt poręczna broń, no bo musimy stać w miejscu i zależnie od tego, jak analogową gałką poruszymy, to taki nam, taką nam umiejętność, nutę zapuści. Ja praktycznie cały czas używałem tylko tego. No i czasami jeszcze tego. No bo to akurat ma samonaprowadzające te nietoperki, no ale wiecie, no. Kto jak woli, no każda broń jest tutaj dobra na swój sposób. Na swój sposób, powiedziałem, jak na takie nieupośledzone umysłowo dziecko. Dobra, teraz ja zrobię to coś wyjątkowego. Wymienię na umiejętność Gunslinger, ponieważ ona sprawia, że... A zresztą pokażę wam, nie muszę tutaj na obrazku pokazywać. Jeżeli będziemy cały czas strzelać, to po pewnej chwili nasze pociski będą... Jak widzicie, teraz jest większy w ogóle odrzut. I możemy jeszcze przytrzymać, to wtedy... Takie odpieprzymy, ale właśnie chodzi mi najbardziej o to, żeby właśnie ten duży odrzut był. Zobaczcie, jakie wielkie są te strzały tutaj. Czemu właśnie chcę to mieć? Ponieważ wykonamy sekretną misję, do której ona jest dosyć nie... bardzo przydatna, to jest umiejętność. Pomoże na pewno w... Może tak, sekretna misja polega na tym, że będziemy stać na tym takim railu. Boże, railu. Jak to się nazywa? Po polsku. I don't speak Polish. Indzie? Nie. No takim pociągu, na którym byliśmy i walczyliśmy właśnie z tym wielkim olbrzymem, to będziemy właśnie na takim pociągu stać i będziemy musieli strzelać przeciwników, zabijać po prostu przeciwników na takich rampach, co będą nad nami. Jeżeli on jakiegoś nie zabijemy, to wtedy bieda. Dlatego właśnie jest bardzo przydatna ta umiejętność, bo no, zwiększa nam siłę naszych pistoletów. O. Okej. Yeah! Jak widzicie, ten ostatni zawsze się tak utrzymuje na pełnym życiu. Dobra, teraz możemy sobie tak naładować nawet. Też jest bardzo przydatny. Dobra. Teraz tacy szybcy będą przyjeżdżać. Tam są z tyłu jeszcze widocznie tacy czarniejsi właśnie ci kolesi z bombami. Oni z kolei są tacy chamscy, że oni nie... O, wygrałem, okej. Okay. Pamiętam, że to dosyć dłużej trwało. No ale spoko, to no właśnie to jest ta sekretna misja. Pokażę wam jeszcze fajne sztuczki, takie początkowe, jakie są na Gunslingerze. Otóż jak mamy na przykład Shotguna, to robimy nunchako shotgunem. Szczerze jakoś tego nie korzystałem. Oczywiście jest jeszcze naładowanie, możemy... To tak śmiesznie wygląda, że mamy tą łapę naładowaną i mogliby to zrobić, że... Tak, ja cały czas przytrzymuję kwadrat i jednocześnie trójkąta naciskam. Wyobraźcie sobie taką jazdę. A teraz patrzcie na to. Dwa naraz. No, ale to się wtedy deaktywuje. A w przypadku pistoletów mamy coś takiego. Fajne, co? Tylko jest taki mały problem, że nie wiem, czy... Ja mam po prostu super szybko naciskać, bo teraz super szybko naciskam jak wtedy i akurat nie robi mi tego do samego końca. A teraz? Teraz wyszło z kolei. To jest bardzo skomplikowane do wykonania. Możliwe, że tylko na samym początku, jak właśnie robimy, to jeszcze przed tym musimy kilka razy nacisnąć na wyprzedzeniu. To was rozwalę. O, i możemy jeszcze robić coś takiego, że dwóch naraz... O, w ten sposób możemy jeszcze strzelać, jeżeli ktoś obok nas jest...
Wiecie co, ja nie będę się z nimi pierdzić, bo nie mam mojej ulubionej metody walki. Czyli Swordmaster. Swordmaster, czujesz taką bonzę? Yo, nigga. Dobra. Tu jeszcze sobie wejdziemy do naszej statu... Boże, nie to. Travis, nie odpieprzaj. Swordmaster. Yeah. No tak, no i super. Swordmaster. No. No. Swordmaster jest? Super. Mamy tutaj nasze pełnego demona, tak więc ile to nam da? Ja, to nic nam nie daje w postaci czerwonych dusz, ale bieda. No nic, bywa. Ba. Boże, wykonałem tam sekreta, a nie podniosłem fragmentu Orakaliona. Nie, serce jakieś tam. No ja to jestem kurde debil. Ja nie mogę. Travis musi dostać po ryju. Knotem. Bo tutaj wykonałem ten sekret i powinienem tu przyjść i podnieść to. Ja pierdzielę, jaki ja jestem ciepnięty. Ja pierdzielę. Fail, epic fail. Nie będę się z wami pieprzyć, bo odcinek jest dłuższy przez moją nieuwagę. A stylish już chyba wystarczająco dobry nabiłem. Dobra. Orichalion, tak. Wciskamy to. Yeah! I wchodzimy. I będziemy walczyć z naszym bratem. Miecz w miecz. Why isn't this working? Is there something missing? Oh my. Must more blood be shed? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Good plan, Pop. Just the opposite, actually. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. Herbatka? It doesn't matter to me one way or the other. More importantly, I've come all this way. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? To ci nie pomoże, ziom! Ale ta walka jest o wiele trudniejsza. No, każda walka jest coraz trudniejsza. To jest istota Devil May Cry'a. No! Babe, patrzcie jaki jezera wytrzymały! Sto. Ha! Pipum! Kot! Nie! Przez przypadek mi się zmieniło. No. Fuck! Fuck! Radzę się od niego odsuwać, jemu życie się zwiększa! Dobra, mam cię! Ha! Ha! Ale cię wziąłem jak lisek Norgę. Nie wiem. Report Victor! Report Victor! Boże, Victor, Virgil. Cheatuję. Come and get me. Ale jestem zajebisty. Nie! Ciu! Ha! Come and get me. No i co teraz? Oj.
Dobra, teraz walka dwóch demonów. Oczywiście jestem tym mniej wytrzymałem. No i braciszku, ja mam większego demona od ciebie, co ty na to? No i super. O chuj, nie działa. Sorry, but this is a place for a little girl. So beat it. Shut up. You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. O nie! Czyżby to znaczyło, że byłam głupia? To niemożliwe, przecież jestem kobietą wyzwoloną! O matko. Really? Musieliśmy to zobaczyć? Musieliście nam dać kamerę w to miejsce? Well done, everyone! Well done! You. Ojej, skąd on zna jej imię? Cóż by to znaczyło? What a twist! I don't know where you came from, but you don't belong here. Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you! You have lost. Ojeju, czyżby ten głos był znajomy? Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. You want to know why the spell didn't break? Virgil? You have the two amulets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. I told you before, I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are wounded and weak. Even I can do this to you. Two amulets, a set of Sparta's blood. Now I need one more key. Oj! Gierka przez chwilę tak wspomniała. He sacrificed two things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. I needed you. In whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Ha! Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot. It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Ogólnie Mary, Boże, Lady była potrzebna dlatego, ponieważ Sparta poświęcił życie swojej żony. Oczywiście żona za zgodą się dała poświęcić. No i właśnie jej matka została także poświęcona w imię tam jakichś demonicznych zaklęć, dlatego właśnie jej krew płynęła w niej. No i to też było jakieś połączenie. Trochę skomplikowane, ale... I expected nothing less from the devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome chaos. Bo to wcale nie jest tak, że mieli dużo czasu, żeby mu łeb ściąć.
O, się teraz zdecydowali, no. Kurde, koleś ma flow w heheszkach. Będzie A. No. No, znaczy... Nie, dalej by było A mimo wszystko, ale 10 tysięcy w portfelik to zawsze coś. Chłe, heheszki. Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie suba, lajka, na razie, pa!